Zarządcy suwalskich nieruchomości, na których stoją wielorodzinne budynki mieszkalne, od dawna skarżą się, że w wiatach śmietnikowych znajdujących się na ich osiedlach trudno utrzymać należyty porządek i pozbyć się z nich intruzów podrzucających śmieci. W efekcie zarządcy ponoszą wyższe koszty sprzątania wiat, w których odpady nie tylko usypują się z kontenerów, ale też są po prostu wyrzucane poza nimi. Zarząd budynków mieszkalnych, poszukując rozwiązania tej sytuacji, postanowił przetestować sposób na zabezpieczenie wiat przed intruzami. Wiatę przeznaczoną na odpady pochodzące z dwóch bloków przy ulicy Kowalskiego zabezpieczono podwójnie. Wstawiono tam elektromagnetyczny zamek z panelem kodowym oraz ustawiono kamerę monitorującą otoczenie śmietnika. Póki co kilkutygodniowy eksperyment przynosi pożądany efekt. W miejscu składowania odpadów oczekujących na wywóz zapanował porządek. Przestały się tutaj również pojawiać osoby, które jeszcze kilka tygodni temu podrzucały swoje śmieci, poinformował nas Jarosław Labiediew, prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach. Jak podkreślił, osiągnięto również jeszcze jeden efekt. Do monitorowanej wiaty przestały trafiać również pojawiające się tu wcześniej odpady budowlane, takie jak na przykład gruz, który wrzucany do plastikowych kontenerów niszczył je na tyle istotnie, że trzeba było je wymieniać, co również wiązało się z kosztami. A te prędzej czy później przekładają się na wydatki z portfeli mieszkańców. Koszt przystosowania wiaty, zabezpieczenia jej zamkiem i monitoringu wyniósł około 9 tysięcy złotych. Jednak jak uważa prezes ZBM-u, przy masowym zastosowaniu tego rodzaju rozwiązanie może okazać się nieco mniej kosztowne, ale z pewnością w dłuższym rozrachunku jest mniej kosztowne niż nieustanne porządkowanie wiaty i jej otoczenia.